O co w tym wszystkim chodzi? Nie wiem, co się ze mną wyprawia. Tak mówi każdy, kto jest w narcystycznym związku. Toksyczny koktajl, na który składa się gaslighting z domieszką idealizowania, dewaluacji, wyrzucania, poniewierania i lekceważenia. Te ich umiejętności, wspaniałej gry aktorskiej przy innych ludziach, by następnie traktować cię jak śmiecia, gdy nikt nie patrzy. Ta strategia odnoszenia widzialnych sukcesów w szkole czy w biznesie, która podszyta jest kłamstwami, oszustwami i mydleniem ludziom oczu. Każdy myśli, że musisz być okropnym szczęściarzem, że trafiłeś na kogoś tak wspaniałego, a ciebie tymczasem zalewają uczucia wstydu i dezorientacja, ponieważ ty znasz prawdę o tym, jak okropny jest ten związek. Lecz będąc osaczonym tym wszystkim, nie widzisz już, gdzie leży prawda. Są mili jednego dnia, wredni drugiego. Nie trzyma się to kupy. Dezorientacja to jeden z głównych stanów, jakie można zaobserwować wśród dzieci, które dorastały w narcystycznych rodzinach. Jest to tak silne doznanie, że nawet gdy dorosną i dalej mają do czynienia z narcystycznym rodzicem, dezorientacja pozostaje ich chlebem powszednim. Ludzie z takich rodzin powiedzą: rodzice mnie karmili, a jednocześnie obrzucali mnie obelgami. Czasami mówili, że są dumni, a jednocześnie ciągle byli na mnie źli. Powiedziałem im, że jestem ciągle smutny? Powiedzieli, że nie powinienem być smutny. To dezorientujące. Życie w takim zamieszaniu jest okropne, ponieważ zaczyna ono wpływać na inne sfery twojego życia. Jest ono w wielu przypadkach pierwszym objawem podważania własnych decyzji oraz powątpiewania o sobie. Gdy jesteś zdezorientowany, przestajesz ufać własnym osądom, a co za tym idzie, podejmowanie decyzji staje się bardzo trudne. I przestajesz ufać sobie, a nawet temu, co czujesz. Dezorientacja pojawia się zaraz przed tym, co ja nazywam zakłamywaniem własnej rzeczywistości. Wmawiasz sobie wtedy: może naprawdę nie powinienem się tak z tym czuć. A co jeśli przesadzam? Lub: przecież ten związek nie jest taki zły. Powinienem przestać wyobrażać sobie nie wiadomo co. Gdy znajdziesz się na etapie zakłamywania własnej rzeczywistości, to wiedz, że narcystyczne nękanie jest już wtedy bardzo zaawansowane. I będzie cię to kosztowało wiele pracy, by odkręcić błędne założenia, które sprawiają, że sam siebie gaslightujesz. Oraz by nauczyć się na nowo sobie ufać. W szczególności, jeśli żyłeś w tym całe życie. Narcyzi uwielbiają twój stan zamotania. A nawet można powiedzieć, że gdy już sprawią, że jesteś zdezorientowany, to w ich umyśle oni wygrali. Narcyzi sieją ziarna zamętu na wiele sposobów, a jednym z takich sposobów jest zakłamywanie przyszłości. Powiedział, że się zmieni. Mówiła, że wyprowadzimy się, jak skończy studia. Moja mama obiecała, że pomoże mi finansowo się wybić, jak już ona się ustabilizuje. I tak oto nagle siedzisz całymi dniami nad starymi mailami i SMS-ami, sprawdzając po raz enty, czy dobrze to usłyszałeś. A potem zaczynasz wątpić. Może się mylę? Może źle to odczytałem? Ich kłamstwa przyczyniają się do twojego chaosu. Gdy ktoś celowo unika mówienia prawdy, będziesz się czuć zdezorientowany. Jest to swego rodzaju dwulicowe podejście w stylu Jekylla i Hyda. Jedna twarz dla publiki, jedna dla ciebie. Niektóre dni są dobre, inne okropne. Wiele osób powie: okej, mogę trwać w związku takim do końca życia, będę spędzać czas z rodzicami do końca. Gdyby tylko dało się mieć same dobre dni, albo chociaż te, które nie są okropne. Nie będzie samych dobrych. Trzeba sobie uświadomić, ile jest złych. Bo to niestety te złe dni mają największe znaczenie. Narcyzi używają również triangulacji, by stworzyć zamęt. Nastawiają ludzi przeciwko sobie. Rozpuszczają plotki, sekrety i obrzucają ludzi błotem za ich plecami. Będziesz zdezorientowany, ponieważ wierzyłeś w to, że masz grupę wsparcia oraz przyjaciół, którzy ostatnio jakoś inaczej na ciebie patrzą. Lub odczuwasz jakiś brak zaufania, który stał się standardem w twojej rodzinie lub w twoim miejscu pracy. Wyzwanie polega na tym, że dezorientacja wyrzuca cię z rytmu. Osoba tak zamotana staje się mało efektywna, co w konsekwencji oznacza, że cały czas próbujesz się utwierdzić w tym, na czym stoisz i kim jesteś. Najlepszym porównaniem dla tego uczucia jest to, gdy będąc w obcym miejscu i zmęczonym po podróży, budzisz się w środku nocy i nie jesteś do końca pewny, gdzie jesteś. Twoje serce bije wtedy szybko. Trochę jesteś zdezorientowany. Wręcz musisz na głos do siebie mówić, przypominając sobie, gdzie jesteś. Taka dezorientacja towarzyszy ci dzień w dzień, gdy doświadczasz narcystycznej przemocy. Ponieważ narcyzi czują się najlepiej, gdy ty czujesz się zdezorientowany, będą starali się trzymać ciebie w takim stanie. I nie próbuj im tego wytykać, ponieważ po prostu się tego wyprą. I powiedzą, że jesteś chory psychicznie, skoro uważasz, że oni to robią celowo. Wiesz już, jak to działa.
Po prostu mi zaufaj, gdy mówię ci, że twoje uczucie zamętu jest dla nich bardzo wygodne, ponieważ umożliwia im utrzymywanie ich dominującej pozycji. Co zatem możesz zrobić? Po pierwsze, zrób to, co zrobiłbyś, będąc w tym nowym miejscu, o którym mówiłam. Wymawiaj na głos słowa oraz dotknij swojej twarzy, swoich ramion, tak by się trochę zorientować. Jestem Ramani, siedzę tu, jest czwartek, może się to wydawać błahe, lecz czasem wystarczy wybudzić się z tego zamotania, a zwykłe dotknięcie siebie i mówienie do siebie na głos może ci w tym pomóc. Po drugie, choć to może być trudne, to powinieneś spisywać dziennik wszystkich problematycznych tematów, jakie przydarzają ci się w twoim narcystycznym związku, tego, jak zakłamuje twoją rzeczywistość, jak kłamie, gdzie widać tę dwulicowość i zakłamywanie przyszłości i cokolwiek innego. A następnie, gdy będziesz czuć się skołowany, spójrz na to. Przeczytaj. Nie ma w tym nic dezorientującego. Jeśli zapisałeś w dzienniku fakty tego, jak źle cię traktują, to miej je przed sobą, tak byś nie zapomniał o złych dniach wtedy, gdy przez chwilę jest dobrze. Ważne jest, by mieć całościowy ogląd na sprawę. Oczywistym jest, że nikt nie jest idealny w związkach. Lecz jeśli ktoś cię ustawicznie okłamuje, to jest to nie do zaakceptowania. Niech sobie w dupę wsadzą swoje dobre dni. Ich dobre dni stają się ich bronią. Pamiętaj o tym. Nie analizuj związku na podstawie dobrych dni. Musisz również pamiętać o tych złych. Wiem, jak negatywnie te porady brzmią, lecz nie będziesz wtedy tak podatny na dezorientację. W zamęcie widzisz wszystko jako białe i czarne na zmianę. Tymczasem prawda jest szara i to ta szarość sprawia ci ból. Po trzecie, musisz zbudować swoją prywatność. Znaleźć zaufanego przyjaciela lub terapię i powiedzieć to na głos. Mój ojciec to kłamca. Mój mąż to oszust i zakłamuje moją rzeczywistość. Moja przyjaciółka nie jest miłą osobą. Mój szef to manipulatywny triangulator, który każdego gotów jest sprzedać. Powiedz to na głos. Działa to tak, że mówiąc to wszystko na głos przy świadkach, wytrąca nas to z naszych racjonalizacji, naszych usprawiedliwień oraz naszego zamętu. To działa jak taki reset, który pozwala zobaczyć to wszystko w ostrym świetle i nazwać po imieniu. Jeśli nie możesz znaleźć zaufanej osoby, to zrób to przed lustrem i powiedz to na głos. Po czwarte, nie próbuj przyłapać na tym narcyza i mu tego pokazywać. Wiem, że mówiłam o tym w innych filmach. Po prostu tego nie rób. Takie podejście pozostawi cię jedynie bardziej zdezorientowanym. Gdy poświęcasz czas, by pokazywać im SMS-y, drukujesz maile, gdy pokazujesz im ich własne posty na Facebooku oraz filmy, na których widać, jak oszukują i zakłamują rzeczywistość, oni wtedy po prostu zaatakują cię ze zdwojoną siłą, by jeszcze bardziej ci namieszać. Masz dowody. Nie ma powodu, by twój narcyz był sędzią we własnej sprawie. Wydobądź siebie z tego chaosu, przyjmując w pełni prawdziwość SMS-ów, maili i nagrań. Przestań używać ich poglądu na rzeczywistość jako wykładnika tego, jaka ona jest naprawdę. Wiem, że chcesz im pokazać, lecz nie. Oni są stronniczy, bo mają interes w tym, byś pozostawał zdezorientowany, więc nie trać na to czasu. Po piąte, znajdź swoich ludzi, ludzi, którym ufasz i ludzi, którzy ufają tobie, ludzi, którzy nie będą cię jeszcze bardziej dezorientować. Ludzi, którzy nie będą zakłamywać twojej rzeczywistości. Takich musisz mieć wokół siebie. I bądź również taką osobą dla innych. Jeśli twierdzisz, że kogoś kochasz, to uwierz w jego historię. Za pierwszym razem. Bądź świadkiem ich bólu, a w idealnej relacji, czy to przyjaźni, czy w rodzinie, gdziekolwiek, oni będą świadkami twojego bólu. Takie lecznicze relacje mogą pomóc ci wydobyć się z chaosu, jaki towarzyszy narcystycznemu znęcaniu. Właśnie element dezorientacji sprawia, że cały syndrom narcystycznego znęcania jest zamiatany pod dywan, ponieważ staliśmy się światem enablersów, umożliwiaczy narcyzmu, służących narcyzowi. Znajdzie się nawet wielu ludzi zajmujących się psychologią zawodowo, którzy nie będą chcieli nazwać tego zjawiska po imieniu, pogłębiając tym samym twoją dezorientację. W pewnym sensie stajemy się narodem i światem zdezorientowanych ludzi, ponieważ stajemy się światem narcyzów i ich umożliwiaczy.